Dzień dobry moi drodzy, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony oczywiście Demon Diaz i zapraszam na kontynuację serii Zagrajmy w Wulong Fallen Dynasty. Jest to już trzeci odcinek i na samym początku będzie wyjątkowo interesująco, ponieważ ruszymy do minibossa, przed którym ostrzegał nas ostatnio nawet nasz towarzysz, czyli Zhao Yun, który powiedział, że powinniśmy stamtąd się wycofać, bo jest tutaj jakiś przerażający przeciwnik. Ja tam poszedłem. No i oczywiście umarłem, ale mam nadzieję, że teraz uda się to nieco lepiej, o proszę, rozegrać, na przykład chociażby akcję z tym psem, który ostatnio nie pogryzł. Jest nieco lepiej. Moi drodzy, oczywiście zachęcam do stawienia kciuka w górę, będę bardzo wdzięczny za wsparcie właśnie tej serii, a także oczywiście zachęcam do komentowania, no i subskrybowania kanału, jeśli chcecie być na bieżąco i nie chcecie niczego przeoczyć. A, to było to z tymi wrogami, możemy to zostawić w spokoju. Natomiast miejsce, które mnie najbardziej interesuje, jest tuż obok. Też z prawej strony powinni być. Pomóżmy tylko naszemu sojusznikowi. Nie wyglądało to najlepiej. Dobra. Trochę chociaż udało się zregenerować. Ale szczerze, bez szału, jeżeli chodzi o HP, będzie musiał tutaj eliksir zaraz wlecieć. Teraz pytanie, musimy jeszcze kawałek dalej pójść. Już bym zdołał zaobserwować. Co, już bez strzał? No a jak? Szybko poszło, nie? Dobra. Zrobione. To tu mamy główną ścieżkę, a to było tutaj. Szczerze? To chyba nawet możemy to miejsce... A dobra, ogarniemy. Mam nadzieję, że nie zginę. Chciałem powiedzieć, że możemy do tego miejsca dobiegać w troszeczkę inny sposób, to znaczy z samego początku lokacji. Odblokowaliśmy sobie ostatnio skrót i to... No wydaje się, że nie byle jaki ten skrót jest. No ale dobra, spróbujemy. Kurde, nie, no nie wierzę, już? Dobra, podejdę nieco inaczej do tego wroga, mianowicie tam jest jeszcze ktoś, kto do mnie czymś rzuca, czy strzela do mnie. Przebiegniemy obok tego przeciwnika, wdrapiemy się na górę i zobaczymy, kto to tam jest taki odważny i mnie atakuje non-stop. No bo tak nie może być, kurde, no. Mamy takiego mocarnego wroga i jeszcze ktoś nam przeszkadza, nie, w jego pokonaniu. Więc tak, podejdziemy sobie tylko do tej ścieżki, która... będzie moim, mam nadzieję, całkiem sensownym skrótem. O, tylko gdzie to... kurczę... by było. Tu już jest finalne chyba starcie, mi się wydaje. Ej, dobra, powiem wam, że... to było chyba jedno przejście wcześniej. Zostawmy to w spokoju. I spróbujmy. Czy on tu idzie? Jezu, on tu nie przyjdzie. Dobra, zobaczymy solo. A, tylko że ja tam w ogóle... nie wiem nawet jak się cholera dostać. To jest problem. Dobra, są noże do rzucenia. Jest, jest sojusznik, super. Podprowadzimy sobie też tego gagatka, mam nadzieję. Dobra. On tak średnio jest chętny do podejścia. Widzę, że też preferuje walkę na dystans. Dobra. Nie jest zatruty niestety. Ale dobijemy go atakiem fizycznym! Wow! Wow, 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 wow. Dobra, tego się naprawdę nie spodziewałem już. Ha! Dobra, zróbmy tak. Boże, jest ich tam jeszcze więcej. Nie no, dramat, bo my nie możemy tam wejść, to jest niesprawiedliwe. Jasne!
Dobra, widzimy się na miejscu, słuchajcie. To jest porąbana rzecz, naprawdę. Muszę spróbować znaleźć ten skrót, bo to byłoby przydatne. Chociaż z drugiej strony daleka ta droga i tak nie jest wcale jakaś, ale... trzeba uspokoić tę walkę. Z pewnością, bo to zbyt chaotycznie wszystko wygląda. Widzimy się na miejscu. Ale najpierw... satysfakcjonująca. No, może nie do końca, ale eliminacja. Dość czysta. Właśnie wybijając przeciwników otrzymałem komunikat, że nasza więź z Zhao Yunem została zwiększona, czy wzmocniona i jest teraz na drugim poziomie. Cokolwiek to oznacza. Więc być może jakoś będzie, nie wiem, lepiej walczył, będzie bardziej zaangażowany. Cokolwiek. No nie wiem, jak to interpretować. Tak czy inaczej, tutaj mamy, słuchajcie, flagę, o której mówiłem i o którą mi chodziło. No na level to na razie nie mam co liczyć. Przygotowanie do walki. Nic nie potrzebujemy. I to jest ta ścieżka, którą sobie odblokowaliśmy. Zrzucając oczywiście te drzewa pocięte. No i teraz możemy przejść sobie tędy. O, i widzicie? Praktycznie bez większego zagrożenia. Możemy z czystym sumieniem dobić sobie rangę też. Zwiększyć morale. Zbierać jeszcze kilka fantów. I oczywiście ruszyć do naszego przeciwnika. Nie wiem tylko, czy ja dobrze robię, że walczę z nim idąc tędy, bo może faktycznie byłaby jakaś alternatywna ścieżka, żeby wejść mu na plecy i na przykład wybić tych jego przydupasów, którzy rzucają we mnie non-stop. No bo zobaczcie, że tutaj jest ta drabina, która jest ewidentnie do skopania, aby, no, muszę sobie w ogóle odblokować, nie? Kurde, muszę się przyzwyczaić tak jeszcze, jeżeli chodzi o sterowanie w tej grze, bo na razie to mi trochę tak sprawia jeszcze trudności, jeżeli chodzi o przełączanie się między bronią i tak dalej. Ale myślę, że to już mi powoli wchodzi w krew. No nie mamy już opcji dystansowej. Żadnej. O kurde. Wow! No to nieźle. Widzimy się przy nim. No nie wiem, może serio poszukamy jeszcze alternatywnej ścieżki, ale nie chcę go odpuszczać. W ogóle najgorsze jest to, że zabijając mnie, on sobie XP. No, generalnie trochę podobnie to wygląda do sytuacji z tymi kotkami, że podobny poziom ma i tak dalej. Ale powiem wam, że to i tak jest naprawdę grubą przesadą. Nie wiem, czy tam bym nie wskoczył w sumie. Czekajcie. Nope. Nie wejdziemy tak. O kurde. Jestem na dwa hity. Spróbuję to przebiec. Wydaje mi się, że tam może być jakaś alternatywna ścieżka i wtedy byśmy mogli mu na przykład na łeb zaskoczyć, zadając naprawdę jakieś konkretne obrażenia. To mogłoby być niezłe. Jak nie, to do niego wrócimy. Ja nie chcę go odpuścić w żadnym wypadku. Ale jeszcze część lokacji na pewno nam zostaje do odkrycia, no bo zobaczcie, ile jeszcze flag możemy wetknąć, czy też odkryć po prostu. Także sprawdźmy, jak to się będzie prezentowało z tej strony. Ej. Tu już jest boss? O. To bardzo niedobrze. Dobra, to idziemy do mini-bossa w takim razie. Chyba, że to będzie boss, ale po nim jeszcze można eksplorować, bo też nie zawsze na przykład w Nio było tak, że boss kończył od razu naszą misję, nie? Też tak było, że mieliśmy na przykład dwóch boss. Bossa przejściowego, takiego powiedzmy, potem dopiero finalnego. No jak nie, no to oznacza, że jednak kilka rzeczy przegapiłem. Aczkolwiek, no zobaczymy, bo tu jest na pewno jedna flaga, to będzie piąta z siedmiu, no ale to i tak wciąż jeszcze trochę będzie brakowało. Ale podprowadzimy go tu. No, jest mocniejszy niż się wydaje. Chociaż w sumie z drugiej strony, jak na niego się popatrzy, to zaraz widać, że to jest jakiś kozak, nie? Niesamowite. Kurde, spłonę. Jakim cudem jeszcze żyję? Ale jestem na hita już.
Najgorsze, że ja płonę po prostu przez tych gości, co we mnie rzucają tym syfem. To oni są największym zagrożeniem tutaj. Mamy go. Ja pierniczę, w końcu, moi drodzy. Jest też eliksir. Aha, ci dopiero schodzą do mnie. Ale mój sojusznik umarł chyba. Tak permanentnie, nawet nie wiedziałem, że taka możliwość istnieje. No, delikatnie mówiąc, niedobrze. Ała, jeszcze spłonę. Może nie? Huh! Czas wetknąć flagę za chwilę. Drewniany młot. Mam nadzieję, że to spowoduje, że on się zrespi tutaj, bo jak nie, to będzie naprawdę jakaś porażka. Zobaczmy. Kurde. Jest, dobra. Abyśmy naprawdę mieli niezłą lipę. Zapasy. Można kupować, słuchajcie. Strzały, bełty do kuszy. Bełty do powtarzanej kuszy. Noże do rzucania. Ogień. 18 tysięcy miedzi prawie mamy. Dobrze, to sobie zostawimy. Wejdźmy raz jeszcze. 3600. Chyba aż tyle nie dobijemy przedmiotami jednorazowymi. Aczkolwiek. Co to jest za pieczęć tygrysa? Możemy zrekrutować kogoś lub szukać wzmocnienia. Aha, czyli że po prostu graczy będzie mi wyszukiwał do gry, tak? Jak dobrze rozumiem. Dobra, dobijmy. Chyba jednak trochę braknie. Jednak nie. Że 900 dało. W ofensywę sobie pójdziemy, zdecydowanie. Zobaczmy jeszcze w zaklęciach, jak to będzie wyglądało, jeżeli chodzi o bardziej zaawansowany ogień. Ha, tylko i tak bym to musiał ogarnąć sobie. To jest super. Tylko że nie możemy tak zrobić, bo musiałbym mieć najpierw to. No dobra, no to się nauczmy najpierw tego. Nie będziemy w stanie z tego korzystać na razie z moimi atrybutami. Aha, no dobra, ale to możemy się tego i tak nauczyć, tak? Bo potrzebuję na 8 poziom aż. Tutaj 7. To trochę będzie brakowało. No dobra. Także mamy załatwione i myślę, że możemy w takim razie z czystym sumieniem ruszyć do włosa. No i się za chwilę okaże, czy to będzie finał tej misji. Czy być może coś tu jeszcze będzie do odkrycia, nie? Po drodze. Mam nadzieję, że przyjdzie za chwilę do mnie. Nie ma za dużego sensu, aby się tłuc z tymi wszystkimi przeciwnikami po raz kolejny. Dobra, jesteśmy razem, super. Tam był początek. Tu mamy drugiego bossa na naszej drodze, moi drodzy. Co to kurde jest? Małpa z Sekiro? No, Zuyan, to moi drodzy, może być naprawdę problem. Ciekawe tylko, czy będziemy też kolejną jakąś taką niespodziewaną fazę. Wygląda, jakbym bardzo nie lubił ognia. Nie wiem, jak już tak po niektórych przeciwnikach można to ocenić, mam wrażenie. Odbity. Kurde, nie zdążyłem z tym. Lecz się, lecz się. Dobra. Jakiś rage odpalony. I jest odbicie, znowuż. Co oznacza oczywiście cios krytyczny. Ale on jeszcze to przeżyje.
Kurde, nie będzie tak łatwo. Ostatnia buteleczka idzie w ruch. Całe szczęście jest i kolejne odbicie i znowuż wystawiony na cios krytyczny. No prawie zjechaliśmy mu życie, ale nie wiem, czy to całe życie, czy pierwszą fazę tylko mamy. Jest ta niepewność cały czas. Ej, ale mamy go chyba! Ha! Za pierwszym razem, moi drodzy! Zuyan pada! Chyba. No, żeby zaraz drugi nie wyskoczył. Ale wiem, że jakieś spodnie zdobyłem. I nie tylko. A nic, posłuchajmy.还请诸位安息，战友们。阁下奋战的身影，实在令人赞叹。竟然有此等强者埋没世间，在下仿佛正目睹龙腾玉飞之英姿。一同奋战之同袍。 彼此含笑，道别之后，战死于沙场，为守护天下万民，在下到底该何去何从？龙一般强大的阁下，您为在下指明了道路，在下赵云，愿凭一柄铁枪，闯荡乱世，面前总有百万大军挡我去路。 如麒麟一般，开辟一片崭新的太平之势。走吧，我等夺回此山，一些战死之同袍。 No zaraz zobaczymy, czy nam się odbić górę i pomścić zmarłych, czy jednak nie będzie takiej możliwości. Otrzymaliśmy Kielina i możemy oczywiście ze sprawą tego korzystać teraz z przywołania świętych bestii. O tym mówiłem w filmie zapowiadającym Wulong. No i możemy uwolnić ich potężne zdolności. Każda bestia ma oczywiście jakieś inne umiejętności. Na przykład ta będzie, jak widać na filmiku, atakowała żywiołem ziemi. I kwadrat plus x, kiedy oczywiście wskaźnik bestii mamy maksymalnie zapełniony, może to aktywować przywołanie tak naprawdę bestii. No i to oczywiście jest drugi raz powtórzone, co było już mówione, że każda bestia się od innej różni. Czyli jednak nie pominąłem żadnych flag. Jeszcze będziemy mieli okazję, aby tutaj trochę poeksplorować. Co mnie bardzo cieszy. A wręcz już teraz mamy kolejną flagę. No i możemy... Odblokowaliśmy sobie tak naprawdę teraz możliwość ustawienia też kolejnych tych bestii. Nie wiem, w jaki sposób to w ogóle przebiega. Gdzie to będzie? Nie mam żadnych rzeczy do zdobycia. Tutaj, okej. Okay. Kielin. No, to nie mamy innych możliwości na razie. Przywołanie Kielina dodaje kamiennych obrażeń do naszej broni, zmniejsza otrzymywane obrażenia i automatycznie zwiększa też odnawianie ducha. To może ziemię sobie ogarniemy. Zwiększa też mój maksymalny udźwig ekwipunku, więc myślę, że to jest sytuacja bardzo korzystna. Kwadrat i X, muszę pamiętać, ale oczywiście w sytuacji, w której będziemy mieli naładowany cały wskaźnik. Mam nadzieję, że uda nam się zaprezentować jakoś tego ducha i trochę z tego pokorzystać też w tych odcinkach z demka. No, w pełnej wersji gry to już na pewno będziemy mieli okazję. No ale mam nadzieję, że i teraz coś tam liźniemy.
Też się znać w ogóle, jak wam się gra podoba na razie. Jestem szalenie ciekaw. Tak samo zastanawiam się, czy na przykład mieliście okazję lub ochotę w ogóle, aby sprawdzić się samemu w tej grze. Któż to? Nazywa się Cusia, tak? Dobrze mówię? Upgrade. Okej. Nie wiem, czy by się opłacało pierwszą gwiazdkę ulepszać, ale dobrze mi się z tym cholera gra, no. To czemu nie? Wzmocnimy. Już nie mamy... stal rangi drugiej bym potrzebował. A możemy ewentualnie też tę pałę wielką ulepszyć. I to tyle. Można też od niej kupować przedmioty. Nie ma tu na razie, z tego co widzę, niczego wyśmienitego. No jest halabarda ewentualnie. No ale dobra, możemy jej sprzedać coś. Coś, z czego nie korzystam totalnie. Drewniany młot nie jest całkiem niezły. Możemy duplikat sprzedać za 50 tysięcy. Nie, przepraszam, 5 tysięcy miedzi. No, to 50 tysięcy to by robiło robotę, naprawdę. Dobra. Nie możemy tak po prostu pogadać. Warto zapamiętać jej lokalizację z pewnością. Nie wiem, czy ona później jakoś się przeniesie. Nie wiem, czy będziemy mieli jakąś taką lokację wypadową w tej grze, gdzie będziemy mieli dostępnego kowala, czy na przykład innych jakichś NPC. No tak. Pokazuje to, w jakim stanie znalazło się Imperium. Że nawet, no, że w taką ruinę popadły urzędy oficjalne, budynki państwowe. Że nieźle to odzwierciedla po prostu ten upadek, nie? Znaczy nieźle, no, adekwatnie. Osobicie. No i jeszcze lepiej będzie się walczyło moją ulubioną włócznią. Jedynie co to te napisy w lewym górnym rogu, że ktoś kogoś pomścił, albo że coś tam się wydarzyło innego w świecie, to bym wywalił podczas cutscenek, bo trochę niepotrzebnie dezorientują, nie? O. Wydaje mi się, że może o dziwo być główna ścieżka. Zobaczmy, czy tędy byśmy jakoś nie byli w stanie przejść. A, jesteśmy w stanie. Dobra, czyli jednak jaskinia będzie raczej poboczną opcją. Dobra. No, raczej to tu jest główna ścieżka. Kurde, czyli całe odbicie góry będziemy mogli ogarnąć w tym odcinku. Znaczy w odcinku, w tym fragmencie rozgrywki, w tym sensie, nie? No bo że w odcinku na YouTube to raczej wątpię, że aż tyle zdążymy. No ale naprawdę nie jest złe zaskoczenie, to jest, że aż tak duży fragment tutaj twórcy dali dema gry do spróbowania. Bo to musi znaczyć, że naprawdę są pewni swojej jakości produktu, że nie odstraszy to potencjalnego, no, kupującego. O! I to było miejsce, gdzie moglibyśmy zawalczyć z tym świrem. Widzicie? Musimy odpocząć sobie teraz tutaj nawet. No to niepotrzebnie aż tak bardzo to forsowałem, ale skąd to człowiek może wiedzieć, nie? Będzie jakiś mocarny wróg zaraz. Nie udało się odbić. Ale udało się pomścić kogoś. Jakieś w ogóle te nogawice, zobaczmy, czy one nie będą lepsze. Czwarty poziom. Nie, no ja mam znacznie więcej w ogóle efektów, nie ma czego porównywać. Jeden punkt obrony. Akumulacja mrozu. Spirit damage plus 2%, HP plus 18, całkiem nieźle.
Nie mamy innego łuku ani żadnej broni dystansowej, to musi w takim razie zostać. Trochę szkoda, że tu nie ma nic lepszego do ustawienia jak na razie. Trochę bieda. Oczywiście wiem, tutaj chodzi też o statystyki, nie? O odporność, że na przykład tutaj jest całkiem nieźle. No ale fizycznie są słabe. Też. Wiem, że nie tylko na fizyczne się patrzy, dlatego też patrzę na inne efekty. No ale mogło być lepiej. Znacznie lepiej. Kurde. Jakoś z drugiej strony trzeba wleźć. Ho. Szkoda, że nie można tych korzeni spalić. To byłoby miłe. Ale dobra, mamy taki przedsmak, że hej, hej, musisz rozejrzeć się dokładnie i poszukać czegoś takiego. O nie. Czy tak skończyli jego ludzie? Żebyśmy kawałek dalej mogli już tu się dostać? Nie, nie będzie takie łatwe. Z tego budynku będziemy musieli się jakoś tam kierować. Na to wychodzi. Od budynku w prawo. Warto zapamiętać. Jeszcze... sobie to zobaczymy od razu. Przeniłem. Okej, okay, najwięcej zdrowia na świecie, to ja sobie nie zregenerowałem tym sposobem. Dobra, warte z brązu. O, dobra, regeneracja działa. Nieźle. Otrzymaliśmy przedmiot, który ma zdolność do wzmocnienia moich mikstur leczących. Okej. Wejdź do inwentarza swojej postaci z menu, aby użyć tego przedmiotu. No i... tak jakby... kryształowa żyła smoka zwiększy maksymalną liczbę użyć twojej smoczej mikstury leczniczej o jedno. Okej. Okay. A kryształy robią to, że zwiększają ilość, a esencja zwiększa skuteczność. No dobra, czyli co? Inwentory. I mamy kryształ. Zwiększa liczbę użyć o jedno. Okej. Okay. Już zwiększono. Okej, okay, całkiem spoko. Mamy jeszcze stówę. No tylko oczywiście odczujemy dopiero jak odpoczniemy przy fladze, no bo na razie to no nie ma za bardzo jak. Ja nie wiem, czy to nie będzie ścieżka do tej jaskini. Nie? Okej. Okay. O kurde. Dobra, tego się nie spodziewałem, że aż tak tutaj się wdrapiemy. To jest naprawdę niezłe. Trzeba myśleć niestandardowo, nie? Wielopoziomowo. Co mnie trochę przeraża. Bo odkrycie wszelkich sekretów będzie naprawdę wymagające w tej grze. I na pewno łatwo będzie może coś przeoczyć. Cholernie łatwo. Aaaa, no myślałem, że damy radę, ale aż pułapkę ominąłem. Którą ten tutaj przygotował. Skóra na pierwszym poziomie. Dobra, no i tu był sam początek. O Boże, tu znowu jakieś bydle. Okej. 20 poziom! To jest ta święta bestia. Okej, czas się wyleczyć. I mini boss rozwalony. Zostajemy jeszcze zwyczajni wrogowie. A nie, oni zniknęli od razu. Okej, to było dziwne. Nie sądziłem, że tak dobrze mi pójdzie. No bo widać, że jest do rozwalenia. I to jest też, moi drodzy, przejście do jaskini. Ha! I mamy flagę ukrytą. Doskonale! 3 na 5. Ale też widać, da się bardzo wyczuć, że już zbliżamy się do końca tej przygody.
Oczywiście w ramach tej misji, nie? No bo mamy już 6 na 7 flag takich głównych odkrytych. Co drogą, dużo mi sypnęło przedmiotów. Może coś w końcu lepszego by się znalazło? No chyba nie. Ja eliminuję takie przedmioty, które okej, mogą mieć jakieś fajne efekty, ale mają małą odporność od obrażeń fizycznych, no bo fizyczne to jest podstawa, nie? Dla mnie. Może źle patrzę, może nie, ale no ja tak robię po prostu. Ej, to może być niezłe. Podwójne halabardy. Jak to w ogóle ma działać? Ja pierdziele. Dobra, musimy to przetestować koniecznie. O, zgroza. Ile tu jest w ogóle przejść jeszcze do ogarnięcia? Kolejna flaga. I to jest ta główna, nawet się okazuje. Czyli tam pewnie będzie wejście do bossa. No dobra. I zabicie tego minibossa nie było takie... bezcelowe, bo odblokowaliśmy sobie naprawdę istotny punkt. Możemy w ogóle polewelować. 5000 uzbierane. No ja myślę, że mimo wszystko bym tutaj poleciał teraz w bardziej defensywę. To się przekłada oczywiście na maksymalną ilość punktów zdrowia, ale również na to, że jeżeli otrzymam obrażenia, to mało tego ducha stracę. No szał nie ma, jeżeli chodzi o obrażenie na razie, ale to jest nieulepszona broń. Kurde, jakieś kawalerii konnej, no, a jaka może być inna? Nie wiem, może na bykach jeżdżą też czy coś w tym świecie. Na jakichś tam słoniach, nie mam pojęcia. Nic ciekawego. Ale będzie nakrycie głowy lepsze na pewno. No o jeden chem, ale w ogóle nawet efekty ma lepsze. O wiele lepsze. Ustawmy sobie to. Tylko tu mamy ten efekt specjalny. Jaki on jest? Jezu, gdzie to jest? Set bonus. Aha, nie ma żadnego. Ja pierdzielę. Nieźle. Coś tu wyskoczę. Tak czuję. Ale trochę w ramach takiego czystego urozmaicenia też pobiegam z inną bronią, żeby was nie zanudzać włócznią. Oczywiście z moją główną bronią i z tym się doskonale czuję. To mimo wszystko chciałbym, żebyście też się nie nudzili, żebym grał cały czas tym samym. Więc takie trochę utrudnianie sobie życia, nie? Dobra, tam byliśmy, bo to jest ta jaskinia, także to możemy zostawić w spokoju. Spróbujmy zmierzyć się jeszcze z przeciwnikami z tej strony. Czy ktoś tu w ogóle będzie? Kurczę. Nie lubię trochę takiej mgły, ja rozumiem z czego ona wynika. Z tego, żeby to wszystko było bardziej płynne, żeby trochę tam mniej szczegółowo mogło się wszystko w tle renderować. Aczkolwiek wolałbym, żeby to było po prostu bardziej wszystko przejrzyste, nie? Dobra, to byliśmy po skarb, tu skakałem na tego, więc tym razem idziemy dalej. Sprawdzimy sobie taką ścieżkę. I jest kolejna flaga, słuchajcie, do wetknięcia z prawej strony na dole. Dobra, headshot. No mój sojusznik to tak za dużo mi nie pomógł w tej sytuacji, nie? Nie oszukujmy się. A, możemy dać miksturę. Nie potrzebowałem jakoś leczenia specjalnie, ale... Kurde, nieświadomie uniknąłem dwóch ciosów! To naprawdę mocnych jeszcze, żeby było śmieszniej. No nie przebijamy się praktycznie w ogóle przez ten blok, nie? Z tą bronią. Dobra, 4 na 5. Jeszcze gdzieś jedna się uchowała. Oj, dobra, tamto bym skakać nie chciał z pewnością. Kurde. Ciężka sprawa taka walka, muszę przyznać, w tym miejscu.
Co tutaj w środku czeka na mnie? Chyba tu byłem. O, ale tu nie byłem. Kurde, można było po cichu. Dobra, spróbujmy się podleczyć trochę. Oj, gorszy etap teraz w moim wykonaniu. O Jezu, zdecydowanie gorszy. Prawie rozwalili nawet. Czasami się nie potrafię ogarnąć, czy przeciwnik już umarł, czy on dopiero zamierza umrzeć, nie? Tak ta animacja umierania jest naprawdę wydłużona do maksimum, mam wrażenie, czasami. Trochę dość mylące. Dobra, no tam też byliśmy. Jeszcze ewentualnie możemy... na samą górę wejść, czy nie możemy? Chyba nie możemy jednak. Wydaje mi się, że... no. Wydaje mi się, że już byśmy się chwycili, gdyby była taka opcja. No. Z pewnością. A tam. Aha, chyba, że tędy wejdziemy. I warto było. Świetne znalezisko. Upewnij się, że z tego korzystasz. Znaczy ja wiem, czy takie świetne znalezisko. Plus 36 do... aha, do kamiennych obrażeń. No dobra. Ej, i odporność na kamienie. To byłoby niezłe, gdybym teraz sobie na przykład poszedł w magię i ustawił to zaklęcie, co pozwala mi nałożyć kamień na broń. I nawet chyba to zrobię. Bo w połączeniu z tą bandaną to byłoby naprawdę rewelacyjne połączenie. Tak sądzę. Kurczę, nie mogę tej jednej flagi znaleźć, a nie chcę już iść tam na wprost, bo tam będzie najprawdopodobniej boss. No, chyba, że jeszcze jakieś przejście będzie. No dobra, zobaczymy. Chodźmy w zaklęcia. I teraz tak, kamień. I to jest kamienna broń. Uuu, 12 poziom. No, z tego to ja nie będę korzystać, niestety. 12 poziom, ale i kamień na 7. A, czyli de facto jeszcze 3 levele bym musiał dobić. No to, to ciężkie by było. Czuję przyspieszony puls, bo czuję, że tu jest boss. Kurde. Jedna flaga gdzieś pozostała. No trudno, no. Zobaczymy, co to jest za boss. Trzeci już na naszej drodze. O kurde. No to wygląda jak żywcem wyciągnięte z Nio, nie? To jest naprawdę styl twórców. Fengxi! Fengxi! Jest odbity! Nie! Złapał mnie! Zaczął mnie zżerać po prostu. Perfidnie. Nie wiem, czy z dobrej broni korzystam, szczerze mówiąc. A może całkiem niezłej. Spróbujmy. Mobilność wydaje mi się, że tutaj będzie dość ważna. Dobra. Nie udało się go podpalić, cholera jasna. I nie udało się go odbić. Zaczęło odejść, nie? To był bardzo powolny atak. No ale podjąłem ryzyko. Jezu, ile ma życia w ogóle. Czas na ducha. Kurde, ile to obrażeń zrobiło, widzieliście to?
Ja pierdzisz, to mi Kleu grało. No dobra, teraz to spartoliłem. I mamy go! Kolejny boss pada za pierwszym razem! Piękne zwycięstwo! No i to chyba już faktycznie... No tak, zbliża nas zdecydowanie do pokoju. Ale to też, chciałem powiedzieć, chyba będzie już kończyło to demko, co? No bo kurde, jeśli nie, to ja naprawdę nie wiem, ile tu jeszcze kontentu będziemy mieli.我的名字叫做红晶，正在暗中侦查黄金，这块玉石。军务在身，先行告辞。还请阁下随后前往广宗前线。若朝廷军得到阁下相助，必将士气大振。能不能也带上我？ No i mamy kolejną towarzyszkę w naszej drodze. Otrzymaliśmy następujące nagrody. 3 skóry rangi pierwszej, no oczywiście nakrycie głowy, czapkę tak naprawdę, żołnierza żółtego turbanu i tak samo zbroję z tego zestawu plus żelazny miecz. Dziękujemy za zagranie. Tak, to jest, moi drodzy, koniec wersji demonstracyjnej gry. Czy chcesz zakupić pełną wersję gry? Przejdziemy od razu PlayStation Store. No nie będę kupował tutaj na razie, szczególnie na filmie. Zakupienie pełnej wersji gry jest wymagane, aby kontynuować główną historię. Możesz przenieść swój zapis gry oczywiście stąd do pełnej gry. To jest tak, jak wam mówiłem, na razie nie chcę. Na razie sobie tutaj to demko zakończymy. Będzie ono dostępne do bodajże 27 marca, także jeszcze po premierze gry możecie nawet po niej sięgnąć, nie trzeba się spieszyć. Natomiast ze swojej strony zdecydowanie polecam. No i to jest, słuchajcie, koniec Wulonga w tym momencie. Ja nie będę robił kontynuowania, dlatego że nie chcę, abym przypadkiem ten save na przykład mi się w jakiś taki sposób nie cofnął przed bossa. Chcę mieć save gotowy do gry już po tym bossie i od tego miejsca będziemy kontynuować naszą serię już w piątek, 3 marca, kiedy to Wulong Fallen Dynasty wyjdzie i będziemy mieli pełnoprawną już grę dostępną. A tymczasem to by było na tyle. Moje wrażenia jak najbardziej pozytywne, ale gry nie będę oceniał na podstawie samego demka. Uważam jedynie za skandaliczną sytuację, że nie mamy polskiego języku do wyboru tutaj w ogóle. Nawet napisów, gdzie poprzednie gry były. Także to jest dla mnie totalnie nieporozumienie. Nie wiem, być może te gry się za słabo sprzedawały w Polsce. To też jest inna sytuacja, czynnik ekonomiczny. Ale dla mnie jako Polaka, jako gracza, no to tutaj no jest to słaba sytuacja. Bardzo słaba. Nawet oprowadzenie serii to jest znacznie lepsze, kiedy jest język polski, bo każdy rozumie wszystko, a ja też nie mogę się zatrzymywać i wszystkiego tłumaczyć, bo seria się wtedy nienaturalnie wręcz wydłuża. Też tłumaczenie w czasie rzeczywistym jest nieidealne, ja rozumiem coś, ale żeby to przełożyć na angielski, to też nie jest czasami najprostsza od razu rzecz. Trzeba się chwilę na tym zastanowić, no i trochę to wszystko na tej płynności traci. A tłumaczem zawodowym nie jestem. Więc to też, no jest problem. Także naprawdę uważam, że tutaj te polskie napisy cholera, no powinny być. Niemniej gra naprawdę wyjątkowo interesująca. Wydaje mi się, że niektórzy bossowie trochę załatwi, może. Ale nie chcę zapeszać, może będzie w pewnej wersji gry jeszcze trudniej, a może po prostu tak dobrze gram, tak dobrze mi idzie, nie wiem, dajcie znać, jak wam się tutaj grało i podobało. Chyba kwestia przyzwyczajenia, bo pierwszy boss był dla mnie znacznie trudniejszy, aczkolwiek teraz myślę, że jakbyśmy do niego powrócili, to nie byłoby aż tak źle, jak było tutaj. Żeby nie byłoby aż tak źle, jak było na początku, byłoby raczej jak z tymi bossami, tak myślę. Tak czy inaczej, to by było na tyle, jeżeli chodzi o Wulong Fallen Dynasty, przynajmniej na kilka dni, no bo tak jak mówię, 3 marca ruszamy z pełną serią, zachęcam do zostawienia subskrypcji na moim kanale, żebyście tej serii na pewno nie przegapili. No i do zobaczenia w kolejnych projektach na moim kanale, a tydzień po Wulongu rusza również Bleak Faith Forsaken, czyli gra, którą omawiałem w osobnym filmie na kanale. Tutaj gdzieś za chwilę wam się on wyświetli, jeśli chcecie sobie obejrzeć, to serdecznie zapraszam. No i zachęcam również do odświeżenia sobie
tych innych etapów z gry Wulong Fallen Dynasty, które ogrywaliśmy w ramach wcześniejszego dema. Wszystko zostanie na kanale i wszystko Wam się już za moment wyświetli. A jeśli podoba Wam się to, co robię, nie zapomnijcie również o tym, że mam Patronite'a. Jeśli macie ochotę mnie wesprzeć, oczywiście to jest dobrowolne, to serdecznie tam zapraszam. Jest sporo nagród, między innymi właśnie przedpremierowy dostęp do filmów, co będzie na pewno fajne w przypadku Wulonga. Także bardzo serdecznie dziękuję, a przy okazji za pomoc w prowadzeniu mojego kanału, wsparcie finansowe, oferuję Wam całkiem fajne nagrody, także można sobie zobaczyć jeszcze inne progi, ale oczywiście tylko dla chętnych, wszystko jest jak najbardziej, link jest w opisie, jakby ktoś był zainteresowany, żeby sobie zerknąć, a tymczasem nie przedłużam, do zobaczenia i trzymajcie się, dziękuję za obejrzenie filmu do końca, pa pa! I to by było na tyle. Pamiętaj proszę, że moje materiały mogą powstawać dzięki wsparciu patronów. Jeśli podoba Ci się to, co robię i chcesz tego więcej, a przy okazji chciałbyś zgarnąć nagrody, takie jak na przykład przedpremierowy dostęp do filmów, to rzuć proszę okiem na progi wsparcia zaczynające się już od 5 zł na moim profilu Patronite, do którego link znajdziesz w opisie właśnie tego filmu. Serdeczne dzięki za obejrzenie do końca i widzimy się następnym razem.